W środę 19 października odbyła się w Radzanowie 13. sesja Rady Gminy. Porządek obrad przewidywał m.in. informacje o stanie zaawansowania prac związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych na inwestycje gminne, informacje o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, zapytania i interpelacje, sprawozdanie wójta z działalności między sesjami, dyskusje oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzanowo, zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, wybory ławników i jeszcze kilka innych drobniejszych spraw. I choć jak z tego widać były w porządku obrad sprawy ważne dla mieszkańców gminy, bo dotyczące budżetu czy inwestycji, od początku było wiadomo, że wszyscy czekają na punkt obrad dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy niedawno wybudowanemu w ciągu drogi numer 567 rondu. I tak rzeczywiście było. Wrażenie to potęgowała obecność na sali panów Tadeusza Kozłowskiego i Waldemara Chińca, członków rodzin żołnierzy Armii Krajowej, których ofiarność miała zostać uhonorowana podjęciem uchwały o nadaniu rondu nazwy. Wcześniej jednak zrealizowano inne punkty porządku obrad, a między innymi informacje o zaawansowaniu prac w sprawie pozyskania środków pozabudżetowych na inwestycje gminne przedstawił Sylwester Ziemkiewicz, zastępca kierownika referatu rolnictwa i budownictwa. Mówił m.in. o rozbudowie zespołu szkół w Radzanowie wraz z budową hali sportowej. Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu obrad sesji. Inwestycja będzie realizowana do połowy 2013 roku, a jej wartość to ponad 7 milionów złotych. Z tego ponad 6 milionów złotych pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. 1 200 000 złotych kosztować będzie modernizacja Domu Ludowego w Rogozinie. Następnie radni zgłosili kilka interpelacji kierowanych do wójta gminy i radnych powiatu płockiego. Niniejszym wnioskuję o umożliwienie stosowania akceptacji prawnej każdej propozycji uchwały. Gmina zatrudnia prawnika, powinniśmy więc mieć możliwość korzystania z jego usług. Druga interpelacja jest na temat restrukturyzacji zakładu gospodarczego w zakresie dostaw wody od sprzedaż usług. Niniejszym proszę o wyjaśnienie, na czym będzie polegała restrukturyzacja, której celem podstawowym była zmiana odzyskania podatku, znaczy było odzyskanie podatku VAT od inwestycji SUV. Prosiłabym o wyjaśnienie w zakresie oszczędności długotrwałych w postaci zestawienia dotychczasowych kosztów, przewidywanych kosztów oraz zmian organizacyjnych. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam zapytanie do pana Jakubowskiego, pana radnego z powiatu. Na jakim etapie jest realizacja zadania, jeśli chodzi o wycinkę drzew przy ulicy Płockiej? Kolejna interpelacja. Wprowadzenie do planu budżetu na rok 2012 zadania oświetlenie ulicy Płockiej w kierunku Płocka. Uzasadnienie: należy zwiększyć bezpieczeństwo ruchu pieszego na ulicy Płockiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku lasu, zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Płockiej. I kolejna interpelacja dotycząca prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Radzanowie. Szczególnie chodzi tu też o podniesienie estetyki otoczenia Urzędu Gminy. Uzasadnienie: w celu zapobiegania dalszej degradacji środowiska parku. Park Radzanowski został założony w pierwszej połowie XIX wieku. Jego obecnie powierzchnia uległa znacznemu pomniejszeniu. Wycięte sady, ogrody, część parku od strony północnej, wschodniej i zachodniej. Na ich miejscu wybudowano domy mieszkalne, a także powstał budynek Urzędu Gminy. Teren samego parku jest stosunkowo niewielki. Tu przytoczę, są dwa stawy, które są bardzo zanieczyszczone, przy czym jeszcze są zarybione. Konieczne są prace konserwatorskie, przede wszystkim oczyszczenie stawów ze śmieci, gnijącej w nim biomasy, która rozkładając się wytwarza gazy, fetor, jest uciążliwy dla mieszkańców, szczególnie w porze letniej. I dyfuzja szkodliwych substancji wpływa na postępującą degradację terenów zielonych, środowiska nie tylko parku, ale całej wsi. Dziękuję bardzo.
Nasza sprawa to dotyczy drogi powiatowej w Ślepkowie i tam pomocy, jaką nasza gmina ma udzielić mieszkańcom. Tam już przez jeden dzień pracownicy zakładu gospodarczego wykonywali pracę odnośnie odwodnienia tej drogi. I tutaj no, bym prosił o taką deklarację, że to do zimy zostanie załatwione, gdyż mieszkańcy mają tam głęboką nadzieję, że wiosną woda popłynie tymi rowami, a nie w stronę ich posesji, jak to miało w latach ubiegłych. I druga sprawa to jest sprawa parku w Łoźnikach. No i tutaj główny temat to jest temat bezpieczeństwa najbliższej nieruchomości, która sąsiaduje z tym parkiem, nieruchomości pana Majszaka. Pan Majszak tam zgłasza problem. Przy wjeździe do parku rosną kasztanowce, które są raz porażone chorobą. Część tych kasztanowców dwa lata temu, co prawda trochę dalej oddalonych od nieruchomości, uległa zniszczeniu, a po prostu przewrócenie się tych drzew w stronę nieruchomości pana Majszaka może spowodować duże szkody. Z tego, co tam mówił, były już tam inspekcje lokalne na temat tego. Natomiast nic w tej sprawie się póki co nie dzieje. No i kwestia również samego parku, który również jest parkiem zabytkowym. Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył wójt gminy pan Tadeusz Pokorski. W końcu nadeszła pora na punkt dotyczący ronda, o którym jeszcze niedawno sądzono, że zbudowano je w Rogozinie. Okazało się, że nie, a przynajmniej niecałe. Kilka metrów kwadratowych gruntu pod rondem leży na terenie Juryszewa i powstał problem. Na sesji bodajże sierpniowej wpłynęło na moje ręce pismo od mieszkańców Rogozina z wnioskiem o nadanie rondu w Rogozinie w ciągu drogi 567 imienia patriotów ziemi rogozińskiej. Imiona patriotów zasłużonych dla naszej wsi, szczególnie ludzi szlachetnych, godnych zapamiętania przez społeczność rogozińską, naszych ojców, dziadków i pradziadków. Do listu zamieszczone są podpisy, ponad 80. Też jest załączone pismo z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Płocku, który popiera tę inicjatywę. Także Związek Armii Krajowej Mazowsze w Płocku popiera inicjatywę o nadanie rondu w Rogozinie imienia patriotów ziemi rogozińskiej. Mnie wydawało się ze wszechmiar zasadne uzyskanie w tej kwestii opinii Urzędu Marszałka Struzika, z tego względu, że on budował tą drogę, on budował to rondo. Rozmawiałem z panem marszałkiem po naszej rozmowie. Otrzymałem pismo. W moim przekonaniu jest to cenna i szlachetna inicjatywa, która powinna uzyskać akceptację Rady Gminy Radzanowo. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik. Kiedy przed rokiem Wysoka Rada na prośbę marszałka Struzika jednogłośnie nadała podobnemu rondu w Boryszewie imię Stanisława Osieckiego, pochodzącego z Ciechanowa, posła Sejmu Ustawodawczego 1919-22 z listy PSL Wyzwolenie z okręgu Łuków i Garwolin, skądinąd zacnego obywatela, zastanawiałem się, dlaczego nasi gminni działacze nie uwzględnili w to miejsce posła tej samej partii i tego samego Sejmu, Antoniego Zalewskiego z Boryszewa Starego, wójta gminy Rogozina. Zastanawialiśmy się w gronie mieszkańców, jak w przyszłości uhonorować ludzi związanych z naszą wsią. W konsekwencji w sierpniu bieżącego roku została ufundowana i umieszczona przed świątynią w Rogozinie, odsłonięta w pięknej patriotycznej oprawie z udziałem rodzin naszych bohaterów, strażaków, wojska, granitowa płyta z ich nazwiskami. Wybór miejsca jest uzasadniony tym, by dać czytelny przekaz tysiącom ludzi codziennie przejeżdżającym tą drogą przez naszą wieś, że ta ziemia od wieków wydawała ludzi, którzy pieczętowali krwią miłość do rodzinnej ziemi, walczyli, ginęli w zmaganiach powstańczych, wojnach, w konspiracji, umierali męczeńską śmiercią w hitlerowskich obozach zakładu. Faktycznie, rondo jest w części położone na gruntach Juryszewa. Byliśmy przeświadczeni, patrząc chociażby na oznakowanie drogowe, że jest w całości na terenie Rogozina. Przepraszam za tę niezręczność mieszkańców Juryszewa, ale myślę, że waga sprawy nie może sprowadzać się do sąsiedzkiego sporu o miedzę i nie wierzę, że nazwanie kilku metrów kwadratowych tym imieniem uderzy w godność społeczności juryszewskiej. Ja proponowałem, by do przedstawionej listy dołączyć także nazwiska z Juryszewa czy Wodzymina. Na to nie jest za późno i nigdy nie będzie za późno.
Szanowni Państwo, mamy na tej sali wystawę, która przybliża nam postacie tych zwykłych i zarazem niezwykłych ludzi. Zawiera zdjęcia, życiorysy naszych bohaterów, wspomnienia bliskich. Mam nadzieję, że będzie ona pomocna w podjęciu decyzji. Radni, którzy są rolnikami, ogrodnikami, znajdą na tych zdjęciach cząstkę siebie. Ludowi działacze, polityczni znajdą tam swoich poprzedników. Strażacy wezmą pod uwagę wielkie poświęcenie i oddanie tych ludzi w słusznej sprawie. Dla nauczycieli postać wspaniałego pedagoga będzie inspiracją do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Przewodniczący Rady, pan Krzysztof Czerwiński, przedstawił sylwetki wszystkich osób, których nazwiska kryją się za słowem patrioci w proponowanej nazwie ronda. Ten mój wniosek był złożony przeze mnie jako przewodniczącego, panią radną Przygodę, wójta gminy pana Pokorskiego. To jest właśnie wniosek, żeby to rondo nosiło nazwę w imieniu patriotów ziemi rogozińskiej. Radna pani Jolanta Sochacka zgłosiła wniosek, aby wyżej wymienione rondo nosiło nazwę księdza Józefa Ogrodowicza i pan radny Adam Pietrzak zgłosił wniosek, by rondo nosiło nazwę imienia patriotów gminy Radzanow. I czy nie jest pójściem na łatwiznę użycie nazwy gminy Radzanowo dla inwestycji, do której gmina nie przyłożyła nawet ręki? Myślę, że jakbyśmy sami coś wybudowali naprawdę godnego i wielkiego, na przykład halę w Radzanowie, to będzie to odpowiednia ranga dla tej nazwy. I co było do przewidzenia, zaczęła się dyskusja. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za udzielenie głosu. Pozwolę sobie zwrócić się w tej chwili do obecnych tu potomków wybitnych patriotów z Rogozina i proszę o przyjęcie hołdu i szacunku dla wielkości przytoczonych tu postaci. Miałam okazję, honor, być w Rogozinie, brać udział w apelu poległych. Apel odbywał się w czasie mszy świętej w Rogozinie. I tam z harcerzami mieliśmy możliwość oddania hołdu czci tym wielkim Polakom. Myślę, że idąc za myślą taką filozoficzną, narody, które tracą pamięć, tracą życie, nadanie imienia, jeśli chodzi o rondo w naszej gminie, powinna być sprawą, która nas łączy, a nie dzieli. I dobrze, jeśli mieszkańcy utożsamiają się z przywoływanymi postaciami, historia tego od nas wymaga, żebyśmy upamiętniali bohaterów, Polaków, przede wszystkim tych z naszego terenu. Ja przedstawiłam wniosek dotyczący postaci księdza Józefa Ogrodowicza i pozwólcie Państwo, że przytoczę jego postać. Był nieprzeciętnym człowiekiem. Utworzył na terenie parafii bibliotekę, aktywizował młodzież, nauczycieli do pracy na rzecz rozwoju wsi, a w czasie wojny zorganizował zespół nauczycieli do dodatkowego nauczania. 9 marca 1941 roku otrzymał wiadomość o planach jego aresztowania i miał możliwość ucieczki. Nie skorzystał. Nie opuścił swoich wiernych. 10 marca 1941 roku wywieziony do Płocka wraz z innymi księżmi powiatu płockiego oraz właścicielem majątku Radzanowo-Chołyńskim i dziedzicem ze Ślepkowa Jaźwińskim z Płocka został przewieziony do obozu w Działdowie i tam zamordowany 18 września 1941 roku. Wystosowaliśmy również pismo do pana marszałka, gdzie jest pozytywna akceptacja pana marszałka. Także myślę, że tak jak powiedziałam na wstępie, uważam, że nie ma przy takich sprawach, nie ma my czy wy, przepraszam, że tak kolokwialnie mówię, ale jesteśmy po prostu my. W związku z tym, jeśli pan przewodniczący pozwoli, przedstawię wniosek, ażeby rondo w naszej gminie nosiło nazwę patriotów ziemi mazowieckiej. Rozumiem, że pan marszałek udzielił podwójnego poparcia, tak? Czy jakieś pismo ewentualnie mógłbym otrzymać? Jeśli chodzi o nazwę patriotów ziemi mazowieckiej, która ogarniałaby wszystkie wymienione osoby, a także jeszcze bezimienne, nie ma tutaj wniosku do pana marszałka napisanego wcześniej, bo powiem szczerze, że jest to pomysł, który zrodził się, że tak powiem, właśnie od momentu komisji, gdzie mieliśmy możliwość przemyśleń, prawda, i jakichś takich refleksji. Myślę, że ta dyskusja, która jest dzisiaj, powinna być 2 miesiące temu.
i wtedy powinniśmy właśnie dyskutować, jakie mamy nadać imię rondu. A panie przewodniczący, jednak no jako nie wiem, zachowaliście się jako konspiranci chyba i utworzyliście to właśnie, zebraliście te podpisy. Rada nie wiedziała o tym właśnie i dopiero teraz wychodzi dyskusja. Chciałem nadmienić właśnie, ja jestem z Jurszewa, że część ziemi pod to rondę no, pochodzi od pana Grali i to jest ziemia jurszewska z parafii Radzanowo. I no, tu pani radna Sochacka poszła już na pewien kompromis i mnie się zdaje, że to... Czy nazwiemy ją Rogozino, czy księdza Ogrodowicza, i tak będzie konflikt i tak. Czy jedna strona musi jakoś ustąpić i druga właśnie. I najlepsza nazwa to by była jakieś porozumienie. Bardzo proszę, pan Tadeusz Kozłowski, syn jednego z bohaterów. Chcemy to uhonorować, my mieszkańcy i rodziny właśnie tych poszkodowanych, żeby nadać temu rondu imię, tak jak zostało podane we wniosku. Oni zasłużyli sobie na to i będę wdzięczny naprawdę, jeżeli panie i panowie radni poprzecie nasz wniosek, bo to jest większość ludzi, którzy z terenu gminy Rogozino w ówczesnym czasie działania działali, narażając tylko swoje zdrowie i życie, ale i swoich rodzin, ponieważ moja mama też była kurierką i przenosiła różne rzeczy do wiadomości, ponieważ kobiety były mniej podejrzewane. Także jeszcze raz proszę Wysoką Radę o poparcie naszego wniosku. Dziękuję. Taka mała dygresja w stosunku do pana przewodniczącego, a między innymi do wypowiedzianych przed chwilą słów. Proszę pana, stwierdził pan, że gmina Radzanowo ma jedyne 39 lat i tyle mają jej najstarsi patrioci. No, tych słów chyba pan dobrze nie przemyślał, proszę pana. Bo patrioci to nie tylko ludzie, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Patrioci to również osoby, które były po II wojnie światowej już jako ludzie pochodzący z różnych rodzin przymusowo pracowali w kopalniach. Przypadkiem może być tego mój ojciec, który 36 miesięcy spędził pod ziemią. To jest inna sprawa. Patrioci to również osoby, którzy walczyli o obecną demokrację. To ludzie również ci, którzy w latach 81 w stanie wojennym, przed stanem wojennym mogli otwarcie wychodzić, w ten sposób walczyć z systemem, dzięki któremu w tej chwili, dzięki ich walce, możemy tak uczestniczyć w takich obradach, w jakich w tej chwili są toczone te obrady. Dlatego sprawa, tutaj mi się wydaje, że już to, jak poszli państwo radni tutaj z Radzanowa na ten kompromis, jest stosowne i zasadne. I żeby uwzględnić również te osoby, ewentualnie, które również po okresie II wojny światowej brały udział, czynny udział w budowaniu tego, co dzisiaj praktycznie mamy. Prawdopodobnie dyskusja trwałaby nadal, gdyby nie głos radnej Agaty Trojanowskiej. Żenujące to jest, co w tej chwili robimy, naprawdę. Żebyśmy tyle czasu poświęcili budżetowi, finansom i temu, co w tej gminie jest najważniejsze, a nie temu, jak to rondo się tak naprawdę będzie nazywać. Czuję się jak w serialu Rancho. Czy ta ulica to ma 12 dębów, czy 11 sosen? Przepraszam, bo ja swój wniosek tylko dlatego złożyłem, że wiedziałem o tym, że jest kilka wniosków i żeby pogodzić to wszystko, to dlatego taki wniosek złożyłem. I teraz po tym wszystkim, jeżeli tu radna pani Jola złożyła wniosek jeszcze dalej idący, to ja ze swojego wniosku rezygnuję i dziękuję. Dziękuję. W takim razie mamy dwa wnioski pani radnej Sochackiej. Żeby rondo nosiło nazwę imienia księdza Józefa Ogrodowicza i drugi wniosek, żeby nosiło nazwę patriotów ziemi mazowieckiej.
Proszę bardzo, pani radna Sochacka. Radna Jolanta Sochacka wycofała wniosek o nadanie rondu imienia księdza Ogrodowicza. Pozostał w mocy jej wniosek, aby nazwa brzmiała Patriotów Ziemi Mazowieckiej. Dobrze. W takim razie głosujemy pierwszy wniosek dotyczący... To jest na razie wniosek, to nie jest jeszcze uchwała. Musimy przegłosować te wnioski. Kto jest za przyjęciem tego wniosku złożonego przez mieszkańców wsi Rogozino, przeze mnie jako przewodniczącego, panią Przygodę, pana wójta Tadeusza Pokorskiego. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Radni w głosowaniu wybrali wniosek złożony przez mieszkańców Rogozina i on znalazł się w projekcie uchwały Rady Gminy. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek pod nazwą, aby rondo nosiło nazwę imienia Patriotów Ziemi Rogozińskiej. Za uchwałą głosowało 7 osób, przeciw 3, wstrzymało się od głosowania 4 osoby. Nie jest chyba najważniejsze, jak sprawa ronda się zakończyła. Natomiast cieszy sposób prowadzenia i poziom dyskusji. Okazuje się, że można dyskutować mimo skrajnie rozbieżnych stanowisk. Kulturalnie, bez zbędnych emocji, bez wyzwisk, insynuacji i obrażania się nawzajem. Aż dziw bierze, że poziom dyskusji w Sejmie nie wywarł negatywnego wpływu na naszych przedstawicieli w gminie Radzanowo. Brawo, państwo radni. Jestem pod wrażeniem, pod pozytywnym wrażeniem.